Cześć wszystkim. Ja nazywam się Jan Sławnicki. Będę miał przyjemność poprowadzić spotkanie o serii Miś Zbyś z okazji dziesięciolecia. Są ze mną tutaj od mojej prawej Piotr Nowacki, rysownik. Maciej Jasiński, scenarzysta. I Tomasz Karkowski, kolorysta. Jako że jest to spotkanie przy okazji właśnie jubileuszu, to chciałem trochę zapytać, cofnąć się kilka lat i zapytać o początki Misia Zbysia, o to, jak w ogóle nawiązała się między wami współpraca, czy znaliście się wcześniej i chcieliście zrobić jakiś wspólny projekt, czy to też było tak, że po prostu Maciej wysłał ci scenariusz, czy szukał innych rysowników, jak to wyglądało od tej strony, no a za chwilę może o genezie pomysłu i całej serii. Sięgając do początków Misia Zbysia, trzeba pokazać. Tak, to jest pierwowzór Warsuk Mruk i Miś Zbyś. Zabawki pożyczone od mojego syna. Jak był bardzo mały, to się nimi bawił i... Wyglądało to tak, że jak już opanował wychodzenie z łóżeczka, to zabierał zabawki i przychodził do łóżka rodziców, delikatnie uderzał tatę w głowę i domagał się jakichś historii z ich udziałem. No i tak właśnie powstały pierwsze opowieści z Misiem Zbysiem i Warsukiem Mrukiem. Właściwie prawie cały pierwszy tom składa się z tych historii, które wcześniej Xawerem opowiadałem. A co do współpracy? No my znaliśmy się oczywiście wcześniej, zrobiliśmy nawet wspólnie komiks o Diable Węgliszku. A może Piotr dalej. Czyli ja trochę nawet zapomniałem o tym, ale przed Misiem Zbysiem i Borsukiem Brukiem był Diabeł. Zrobiliśmy komiks o Diable i to była nasza pierwsza współpraca. A później właśnie narodził się Miś Zbyś i Borsuk Mruk. Tutaj, jak Maciek powiedział, okazuje się, że najpierw były pacynki i pluszaki i opowieści na dobranoc. Natomiast ja wówczas, to był jakiś rok 2012, bo skoro w 2013 wyszedł komiks, to był pewnie 2012. Chciałem bardzo zrobić komiks dla najmłodszych. Taki, brakowało mi po prostu tego typu komiksu, które mogliby czytać ci najmłodsi czytelnicy. I gdzieś w wywiadzie takim internetowym powiedziałem o tym, że chciałbym zrobić coś w stylu Bójcza i Cezara. Maciej przeczytał ten wywiad i napisał do mnie maila, że ma taki pomysł na właśnie serię detektywistyczną. No i tak to się zaczęło. Zrobiłem pierwsze próbne plansze i wysłaliśmy te próbne plansze wraz z scenariuszem pierwszego odcinka do Kultury Gniewu, bo wówczas Kultura Gniewu ruszyła z linią wydawniczą Krótkie Gadki. Właśnie zaczął się jakiś wtedy, był to jakiś taki czas fermentu i właśnie odkrywania tego, że komiksy znowu są dla dzieci, bo było najpierw tak, że przez cały PRL mówiło się, że komiksy są dla dzieci, później komiksiarze się zbuntowali i chcieli robić same komiksy dla dorosłych i była cała ta scena zinowo-punkowa i jakieś właśnie rzeczy skierowane do dojrzałych czytelników, a zapomniano w tym czasie o dzieciakach. Dzieciaki były skazane na te klasyki z PRL-u, czyli Tytusa, Kleksa, Kajko i Kokosza. I ja sobie pomyślałem, o nie, tak nie może być, trzeba zrobić coś współczesnego, co będzie super dla dzieciaków i co do nich dotrze. Zrobimy nowego Tytusa, nowego Kajko i Kokosza i w ten sposób narodził się Miś Zbyś. Jak przez te lata zmieniała się ta seria, albo jak zmieniało się wasze podejście? Czy na przykład tworząc pierwszy tom mieliście jakieś inne wyobrażenia o tym, jak to będzie wyglądało? To może najpierw powiem ja, jeśli mam mikrofon. Ja sobie trochę wyobrażałem tą serię, że ona będzie właśnie, jeśli chodzi o skomplikowanie fabuły,
będzie na poziomie tego pierwszego tomu, bo jeśli są tutaj czytelnicy naszej serii, to pewnie to zauważyli, że pierwszy tom jest taki najprostszy. Dosyć szybko detektywi wpadają na trop przestępcy i generalnie cała historyjka jest pogonią za tym przestępcą, więc jest to dosyć prosta historia z prostymi dialogami. I ja myślałem, że ta seria zachowa taki charakter, ale Maciej zrobił już woltę w drugim tomie i ten drugi tom jest już dla trochę, myślę, starszych nawet czytelników. Więcej się tam dzieje, zagadka jest bardziej zagmatwana, jakby rozwiązuje się jak w klasycznym kryminale dopiero na samym końcu. I to były moje oczekiwania i to się zmieniło. I generalnie myślę, że nie wiem, czy jest takie stopniowanie, że każdy kolejny tom jest jakby level wyżej, jakby jakiś mały schodek wyżej, jeśli chodzi o skomplikowanie fabuły. Ale chyba trochę ona tak wygląda, jakby dojrzewała z tymi pierwszymi czytelnikami. Ale to są moje odczucia. Maciej może mnie tutaj po prostu zaraz zweryfikuje. To nawet nie odczucia, tylko to jest celowy zabieg. Wiadomo, że ci pierwsi czytelnicy, jeśli mieli 8 lat w momencie, kiedy seria startowała, to dzisiaj właśnie to są osoby pełnoletnie. Więc faktycznie z każdym kolejnym tomem tam trochę więcej się działo, trochę więcej jakichś mrugnięć okiem też do czytelników. No i takich żartów. Tak jak w tomie ostatnim, no bo Wielki Drakę to tak liczymy jako jednak ten tom piąty, ale w ostatnim tomie tam na przykład jest winda we wnętrzu Wieloryba, tak, to dobrze. A co bohaterowie odpowiadają? Co mówi mruk? Pamiętasz? Nie. Dziwne, że nie jest mięsa. Nie. Inni się dziwią, że jest winda, a on odpowiada, no cóż, to jest komiks. Ogranicza nas tylko wyobraźnia autorów. Także wiesz, o to chodzi, żeby się bawili i autorzy, i czytelnicy. I chciałem też zapytać o proces powstawania komiksu, bo mamy tutaj jakby trzech autorów, każdy odpowiada za inny jakby element gotowego dzieła, więc muszę spytać, jak to wygląda. Najpierw powstaje scenariusz, który trafia do Piotra, który to rysuje i potem trafia jakby już całość do Tomka, czy na przykład Tomek koloruje po planszy, czy w ogóle w jakiej formie jest scenariusz i na ile na przykład dwaj pozostali twórcy mają na niego wpływ? Czy to też jest tak, że ty wymyślasz i jakby oni nie mają nic do gadania? Ja wymyślam, ale chętnie wsłuchuję się w jakieś uwagi. Jeśli się pojawiają, to na nasze zmiany. Chociaż nie było tego dużo przez te wszystkie tomy. Bardziej szczerze. Tak. To możemy mówić. Wydaje się. No a później Piotr rysuje, przysyła po planszy dwie, oglądamy, zachwycamy się. A Tomek to chyba czeka, aż całość będzie. Witam Państwa. Ja do drużyny Misia Zbysia dołączyłem w 2017 roku, więc nie mogę mówić o początkach, bo nie uczestniczyłem w tworzeniu. Pierwsze komiksy kolorował Norbert Rybarczyk. I on wprowadził pewien kanon kolorystyczny w Misiu Zbysiu, czyli tak to Norbert wymyślił kolory. Właśnie, miś jest niebieski, Maruda jest różowy. Ale ciekawą rzecz, którą wprowadził Norbert, nie powiem, czy to z jego. Na tych wszystkich dużych planszach, na tych planszach, na których jest tak najczęściej dużo rzeczy do odnalezienia, jest również jedna postać do odnalezienia i tą postać wprowadził Norbert. Jest to taki mały pajączek, więc to jest taki bonus dla... Czy to jest pajączek Edward?
Tak, tak, to jest pająk Edward. Więc to a propos pytania, jak powstaje. Czy jest scenariusz, który interpretuje Piotr, a Piotra później jeszcze interpretuje Norbert w przypadku tych trzech pierwszych tomów. Ja starałem się kontynuować tą tradycję wprowadzania tego małego elementu w postaci pajączka na tych dużych, na dużych planszach. W którymś tomie zapomniałem, więc jeżeli szukacie i nie znajdziecie, to nie dlatego, że jesteście słabi w odejdowaniu, tylko po prostu go tam nie ma, więc... ale najczęściej można go znaleźć, więc to a propos właśnie tego, jak ten komiks jest stworzony, z ilu warstw się może składać komiks. A jeśli chodzi o to, kiedy ja przystępuję do kolorowania, to jak Piotr narysuje całość, to ja wtedy zaczynam po prostu to kolorować. Nie czytam wcześniej scenariusza, żeby sobie nie popsuć odbioru, potem koloruję, a potem jak wysyłam gotowe plansze, to okazuje się, że to miał być niedźwiedź polarny, więc powinien być biały, a ja go zrobiłem brązowego, bo nie czytałem scenariusza. Ale został brązowy, bo wyglądał, myślę, że dobrze. No i tyle. Czekamy na... A jak to wygląda czasowo? Ile zajmuje na przykład napisanie jednego odcinka, narysowanie, pokolorowanie? Macie to może napisane 14 do przodu, więc to ciężko mówić. Różnie. Czasami to samo płynie, czasami kilka dni potrzeba, ale to... Mam na zapas przygotowane, także tylko jeden chyba od roku czeka już. Rety goni mnie Yeti, także nie wiem, kiedy to ja wysyłałem. Ponad rok. No goni mnie ten Yeti, nie może złapać. Nie mogę znaleźć kurczę czasu, za co przepraszam tych czytelników, którzy czekają na tego Yeti. Maciej już wymyślił tą historię, napisał scenariusz. Ale życie rysownika komiksów to nie są rurki z kremem. Ja czasem mam po prostu takie prawdziwą pracę, która też polega na rysowaniu, niestety albo stety. Niestety dlatego, że po tej pracy nie jestem w stanie już sobie w ramach hobby usiąść i narysować komiksu, bo już nie jestem w stanie. Jestem po prostu fizycznie zmęczony tym rysowaniem. Rysowanie jest ekstra, kocham to, co robię. Ale jest to też fizyczna praca, która i nadwyręża rękę, i plecy, i tak dalej. Możecie sobie to wyobrazić, jak człowiek siedzi parę godzin w tej samej pozycji niemalże. No to może to po prostu fizycznie zmęczyć, ale też psychicznie trochę kreatywność też siada. Są rysownicy, którzy potrafią, nie wiem, w ciągu dnia rysować storyboardy, a wieczorami robić swój komiks, który robią po prostu z pasji. Ja nie należę do tych osób, ponieważ no, nie potrafię tak przeskakiwać. Ale było pytanie, jak długo zajmuje nam robota. No ja jestem chyba w stanie narysować tak 2-3 plansze nawet dziennie, jeśli to jest taki mój normalny dzień pracy, powiedzmy 8-godzinny, no to tak, no to jestem w stanie narysować 2-3 plansze, chyba że to jest ta właśnie rozkładówka, gdzie się sporo dzieje, to zwykle to jest jeden dzień roboty. Rozplanowanie tego, naszkicowanie, później pociągnięcie tuszem. Także tak wygląda to w moim przypadku, czyli jeśli album ma 52 strony, bo tyle mają zwykle te najnowsze, no to trzeba sobie tutaj jakieś działanie matematyczne wykonać skomplikowane, a jestem słaby z matmy. Ale myślę, że tak około miesiąca, półtora roboty, nie? Jakbym mógł ciągiem po prostu usiąść i rysować tylko misia Zbysia. Ale u mnie to jest tak, że jednego dnia rysuję misia Zbysia, a następnego muszę zrobić jakąś fuchę, trzeciego dnia jadę gdzieś poprowadzić warsztaty, później znowu mogę porysować misia Zbysia i tak dalej. Dlatego to wszystko trwa dłużej niż powinno. Także przepraszam z tego miejsca i moich kolegów, że ten Yeti jeszcze nie zaczął się materializować, ale na osłodę mamy tutaj to, co stoi na stole przed nami. Ale to pewnie będziesz o to jeszcze pytał, tak? To jeszcze oddam mikrofon Tomkowi. Tomek powie, jak to jest z tym kolorowaniem. Myślę, że tak samo jak z rysowaniem. Po prostu jak masz na to czas, to ci to idzie szybciej, a jak nie, to wolniej. Więc... znaczy, mi jest trochę łatwiej, bo mam już gotowe rysunki, już się nie muszę zastanawiać za bardzo nad tym. Ja
działam tak na zasadzie kolorowanki, czyli po prostu kubełkiem wypełniam te pola i czasami tylko zamykam linię, żeby mi się to dalej nie wylało, a potem dodaję wszystkie tam filtry w Photoshopie i tak wygląda. Łatwe to jest. Zanim przejdziemy jeszcze do tego, co stoi na stole, to chciałem tutaj pociągnąć jeden wątek, bo wspomniałeś, Piotrze, o tych takich dużych kadrach, na których mnóstwo się dzieje. I też nasunęło mi to pytanie, ile jakby wolności zostawia ci scenariusz? To znaczy, czy tam jest wszystko opisane dokładnie, co ma być na takiej planszy, czy na przykład po prostu jest jakieś ogólne stwierdzenie, że jest to rozkładówka, dużo się dzieje i rób co chcesz. Na tym elemencie mam sporo wolności. Maciej tam sugeruje pewne rzeczy, które są istotne dla fabuły, że coś tam się ma znaleźć. Tak szukam teraz w pamięci. Wielki bałagan na przykład. No to mieszkanie, w którym jest bałagan i musi być to, czego szukają, czyli tam jest koperta na przykład. Ale czy całą resztę bałaganu mi szczegółowo pisałeś? Raczej nie, no więc tam na ścianie jest i plakat Drapaka na przykład. Czy ty, Bor, wiedziałeś o tym, że jest Drapak w Misiu z Bysią? Twój komiks. Nie wiedziałeś, bo nie czytasz Misia z Bysia. No właśnie, tu masz czytelnika, wiesz? Także jest na przykład taki easter egg, bo Tomasz jest rysownikiem Drapaka i chciałem mu zrobić taki miły gest z mojej strony, że patrz, Tomek. Bardzo miłe, zacząłem kolorować nagle. Taki już jestem, po prostu kocham ludzi, lubię sprawiać im przyjemność, dlatego takie pomysły szalone mi czasem przychodzą do głowy. No i ten bałagan, no musiałem go wymyślić, co tam leży, jakieś stare gacie, coś tam, jakieś owoce, makaron niedojedzony. No to jest sama przyjemność, bo wtedy po prostu puszczam wodze wyobraźni. Ja w domu mam raczej porządek, więc nie miałem referencji wokół siebie, ale mogłem sobie wyobrazić, jakby ta chata wyglądała tego sąsiada, jakby tam po prostu na bałaganiu i to na grubo, bo tam jedyna wskazówka Macieja była taka, że to ma być jakiś okrutny bałagan. Dlatego tytuł tego tomu to Wielki Bałagan. Ale teraz to jest teczka. W kolorowance mieszkanie sąsiada zamienia się w moje mieszkanie, w mieszkanie rysownika. I to jest kłamstwo. Moje mieszkanie tak nie wygląda. No nie, no tak jest uzasadnienie. Złodziej zrobił bałagan. Nie czytałem tej kolorowanki, ja tylko narysowałem. Przepraszam. Odpowiedziałem na pytanie, tak? Bo ja się czasem zapętlam. Dobra, mamy tutaj kolorowankę i spin-off. W ogóle ten spin-off to właśnie trochę tak mi wytrącił pytanie z ręki, bo chciałem właśnie spytać o to, co by było, gdybyście się na przykład zamienili miejscami. Tomek z Piotrkiem o tym patrzę, o kultura zapowiedziała spin-off. Więc może trochę o tym właśnie, nie? Bo to jest książeczka, rysuje Tomek, pisze dalej Maciej i głównym bohaterem jest Mruk. I jak do tego doszło, że mamy to przed sobą? Coś pomyliłem teraz? Nie. Jakiś rok temu rzuciłem taki pomysł, że fajnie by było zrobić osobne książeczki z samym Borsukiem Lukiem. Miałem taki pomysł. Mam już nawet serię chyba 8 zaplanowaną w tych historiach. To Tomek najpierw zaproponował, że nie wiem, czy to był żart, czy na serio, ale że ja bym to chętnie narysował. Tomek dużo żartuje generalnie. No, mamy taką grupę na Messengerze i Tomek tak dużo żartuje, że ja czasem właśnie już się gubię, czy on coś na serio, czy żartuje. Więc taki jest z niego kawałek. Więc później musiałem Piotra zapytać, czy Tomek to pisał na serio, czy to był jednak żart i on będzie rysował. I Piotr odpisał, że jednak Tomek będzie rysował, więc tak już zostało. Pomysł na to jest taki, żeby to była seria dla trochę młodszych czytelników, bo dojechaliśmy jednak do takiego wyższego poziomu, jeśli chodzi o serię główną. To już są bardziej skomplikowane historyjki. Natomiast tutaj jest prostsza historia, mniej komiksowa, tak jak Poczytaj mi, mamo. Świetnie Tomek to narysował w takim klimacie właśnie tych książeczek, które pamiętam jeszcze z dzieciństwa.
No i tutaj już śmiało to można czytać wulat.com. Taka prosta historia, zapewne. Ale starsi fani Misia, Zbysia też coś tam do siebie znajdą. Jasne, oczywiście. Czy pomysły były jeszcze inne, żeby może po prostu wprowadzić kilka różnych serii? To też był mój pomysł, żeby po prostu rozszerzyć to uniwersum o kilka różnych serii z różnymi bohaterami, na przykład to, co się dzieje ze Star Wars, i wprowadzić tam na przykład, Tomasz Leśniak rysuje przygodę o tym lisie, który tam ukradł ten miód, albo Jakub Rebelka rysuje historię o dinozaurach, które tam wymieszkają na wyspie, więc myślę, że to byłoby fajne, gdyby tak to się po prostu rozszerzyło. Pech trafił na mnie, że dostałem Borsuka Mruka. Bardzo się z tego cieszę, podoba mi się, jak to wyszło. Takim głównym benchmarkiem była właśnie, jak to się nazywało, Kurka w aeroplanie. Tuwima to było chyba bodajże. Taka historyjka właśnie Poczytaj mi mamo, gdzie miała właśnie taki fajny, prosty design. Tutaj bardzo mocno starałem się mocno tego nie kolorować, bo jak ja zaczynam kolorować, to po prostu wchodzę w to, po prostu robię bliki, światełka, światłocienie, efekty i tak dalej. I to po prostu zajmuje trochę czasu, a tutaj chciałem tak troszeczkę to uprościć, tak żeby było w bardziej takim klimacie starych historii. Logo wiadomo nawiązuje do serii, format nawiązuje do serii, sposób wydania nawiązuje do serii, więc to jest po prostu zżyna z Poczytaj mi mamo. Myślę, że czekamy na opinię, bo dopiero teraz chyba była premiera, więc będziemy zbierać pewnie jakiś feedback od dzieciaków. Ciekawe, co dalej. Ja jeszcze dodam tylko, że jak ktoś się zaniepokoił, że to jest książeczka, to są oczywiście, wychodzimy, to jest bohater komiksu, więc na pewno są dymki i tak dalej, więc miłośników komiksów uspokajam. Są tu też elementy komiksowe, dlatego proszę Was bardzo, kupcie to dzisiaj, tym bardziej, że to jest dosyć tanie. 14,90. Co dzisiaj tyle kosztuje zapałki? Proszę Was. No dobra, jeszcze dodam tylko, że tutaj jakby pomysłem na te historyjki jest to, że Borsuk musi działać sam z jakichś powodów. Także w każdym tomie będzie pracował sam. Bo na przykład tutaj był akurat nad jeziorem, gdzie testował nowy strój do nurkowania. Nie było z nim Misia Zbysia, a tutaj z wody się wyłoniła złota rybka, która potrzebowała pomocy, bo ktoś jej ukradł. Naszyjnik, tak, z perłą. Natomiast w drugim tomie też będzie sam, bo Miś Zbyś akurat poszedł na randkę. Że Borsuk Mruk opowiada po prostu w trzech dymkach, czy dwóch jakby historię, która się wydarza w tej książeczce, więc czy ktoś zrobił coś tak fantastycznego w polskim komiksie? Nie, jesteśmy pierwsi. Bo to jest historia o śledziu śledzionej, którego Borsuk Mruk musiał śledzić, aż do czasu, gdy śledziona odkrył, że sam jest śledziony. Łamaniec dla... Dla dzieciaków 3+, żeby... Dla rodziców. Języka, był kiedyś taki program, który Wiktor Zborowski doprowadził. Czyli rozumiem, że po prostu Tomek nie miał czasu pokolorować kolejnego tomu, dlatego powstała kolorowanka czarno-biała. Może o niej coś teraz. Ta kolorowanka chyba w zamyśle, to chcieliśmy mieć na festiwalu Gadżecik, bo mamy to dziesięciolecie, a ja jestem zawalony pracą ilustratorską i po prostu powiedziałem, chłopaki, bardzo Was przepraszam, ale tego Yeti nie pocisnę, nie dam rady. I Maciej wpadł na pomysł rewolucyjny i rewelacyjny w swojej prostocie, że zróbmy kolorowankę i co więcej, Maciej wymyślił, że wykorzystamy po prostu kadry już z tych gotowych albumów, które powstały wcześniej i tak to rozpisał, że te kadry tworzą
I tak historyjkę. Jest, co za koleś w ogóle. Wykorzystał stare kadry i zrobił z nich nową historyjkę. Ale ja jak zobaczyłem, jak te kadry, one tak nie do końca, bo ten z tego tomu, ten z tamtego, ja tu rysowałem trochę inaczej, tu jeszcze inaczej i powiedziałem, o nie, Andrzejowie, ja nie pozwolę na to, żeby to wyglądało tak. Muszę to, mimo tego, że nie mam czasu, robię teraz robotę, mam zlecenie, to i tak to narysuję wszystko od nowa, więc to wszystko jest narysowane od nowa. Usiadłem i zrobiłem to. To jest tylko chyba 16 stron, także nie jest jakiś heroiczny wyczyn, ale no... Trochę możecie mi pogratulować tak. To nie jest tak po prostu kolorowanka, tylko to jest kolejne śledztwo, którym się bohaterowie muszą zająć. Tym razem otrzymują telefon z pilnym wezwaniem od Piotra, który dzwoni do nich, żeby powiedzieć, że ktoś mu ukradł wszystkie pisaki i flamastry. Dlatego to jest czarno-białe. No i tutaj na każdej takiej rozkładówce, poza oczywiście możliwością pokolorowania, dzieci mają jakieś zadanie, muszą coś dorysować. Na przykład sen smoka Broka. Tak. I to trzeba zrobić szybko, żeby smok się nie obudził. I na końcu trzeba jeszcze dorysować złodzieja, którego... Pozwolenie, biegnie i wyrzuca te narzędzia, które by zajumał. Nie spojlujcie za bardzo. Do ostatniej strony już nie pokażę. Okej, okay, także no, można to traktować jako osobną historyjkę. Jest tu całe śledztwo od początku do końca. Tylko takie, które bez udziału czytelników no, nie zostanie jakby zrealizowane. Także konieczna jest ta pomoc, dlatego jest kolorowanka. Kolejnym elementem świętowania tego dziesięciolecia jest wystawa, której wczoraj odbył się wernisaż. I muszę też o to spytać, bo to jest super w ogóle i też chyba warto o tym powiedzieć, że to jest wystawa też skierowana bardzo dla dzieciaków, które mają tam, znajdą tam wiele takich interaktywnych elementów i myślę, że będzie to super zabawa, jeśli lubią komiks i tam się udadzą, więc też prosiłbym o kilka słów na ten temat. Tak, jest to wystawa, jest to nazwane, że to jest wystawa moich komiksów, ale w większości faktycznie są tam wykorzystane rysunki i kadry z różnych tomów Misia Zbysia, ale są też Nieustraszeni Łowcy Strachów i elementy związane z tą serią, którą z Maciejem tworzymy, tu niestety bez udziału Tomka i jeszcze innych komiksów, które dotychczas udało mi się narysować. Są to jakby wykorzystany ten segment mojej twórczości, która jest skierowana do dzieci i młodzieży. I tak, wystawa jest ekstra. Wojtek Łowicki, który jest kuratorem tej wystawy, wymyślił, żeby to była taka wystawa interaktywna. Czyli nie jest to tak, że na ścianach wiszą moje plansze, obejdziecie sobie w kółko, obejrzycie te same plansze, co są w komiksach, tylko w większym rozmiarze, no i fajnie, nie? To nie, tak to nie wygląda. Jest to wystawa właśnie interaktywna, dużo możliwości robienia sobie fotek, na przykład w paszczy dinozaura, albo w batyskafie, rozwiązywanie różnych łamigłówek, na magnesy, coś tam się przyczepia, dymki, no bajka. Ja byłem wczoraj przeszczęśliwy, zachwycony. Wernisaż niestety był o godzinie 20, czyli o godzinie, o której zwykle wszystkie grzeczne dzieci już śpią, ale trochę ananasów tam przyszło, takich dzieci 40+. I było mi bardzo miło, bo mogłem ich przywitać, zaprosić do zwiedzania wystawy, ale Państwa wszystkich, którzy tu jesteście, też bardzo licznie, co nas tutaj cieszy, autorów, zapraszam na tą wystawę. Ona się niestety nie znajduje bardzo blisko Atlas Areny, bo kawałek trzeba się przez tą łódź przedzierzgnąć, bo to jest WC1, słuchajcie. Tam teraz już otworzono Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Jest tam, można chyba już zwiedzać od dzisiaj to centrum. Jak się mylę, to niech mnie ktoś poprawi. Wczoraj było takie otwarcie na zaproszenia tylko, a od dzisiaj już każdy może sobie zwiedzić to centrum i polecam serdecznie również wizytę tam. Jest tam czasowa wystawa Grzegorza Rosińskiego, naszego Uber mistrza po prostu komiksu i są tam jego oryginalne plansze, obrazy i w ogóle zawrót głowy. Jeśli ktoś jest fanem Torgala, to musi tam być.
I w budynku obok jest ta wystawa właśnie moja, Misiowo-Zbysiowa i też inne komiksy. I jeśli macie czas, jeśli przyjechaliście do Łodzi, nie jesteście z Łodzi i przyjechaliście na festiwal, to gorąco Was zachęcam, żebyście czy dzisiaj, czy jutro wygospodarowali trochę czasu, żeby się tam pojawić, bo na pewno nie będziecie tego żałować. Jeszcze chcę podpytać, bo tam w ramach tej wystawy jest pokazywane takie krótkie wideo, taka krótka animacja. Dzisiaj chcieliśmy ją pokazać tutaj, ale z przyczyn technicznych mamy tylko jeden kadr tutaj. Tak, niestety to nie jest kadr z tej animacji. Ja już tak pokazałem ten kadr, żebyśmy tu mieli po prostu ładne tło do naszego spotkania. To jest kadr z... To nie jest kadr, to jest grafika, którą kiedyś zrobiliśmy. Tak, nie. To jeszcze spróbujemy uratować pokaz. To jest 40 sekund teaser wykonany przez animatorkę z Białorusi. Pani się nazywa Ludmila Wolskaja i zgłosiła się do nas, że czyta Misia Zbysia ze swoimi synami. Uważa, że jest to świetny materiał do przeniesienia na film animowany. I słuchajcie, dziewczyna własnym sumptem na Zajawce zrobiła ten teaser. Chcieliśmy go wam tutaj pokazać, ja go nawet specjalnie wziąłem, ale coś się tnie, bo ten komputer chyba jest starszy ode mnie, co tu stoi. I on chyba nie dźwiga po prostu pliku z 2023 roku, bo nie wiedział, że taki rok w ogóle kiedyś będzie. Więc widzicie tylko pierwszą planszę, ale uwierzcie mi, jest super, bo tam się wszystko rusza, te gwiazdki migają. Opowiem wam tą animację. Później się pojawia taki z ciemności wyłania się lis, kradnie ul. Później jest krzyk królowej pszczół, miś Zbyś widzi to przez lupę. Później miś Zbyś i po prostu królik spadają w ogóle wokół nich, są... A, po serpentynie najpierw idą, co jest ekstra. Później nagle są do góry nogami, orientują się, że są do góry nogami, zaczynają spadać. I spadają do stolika, przy którym są miodowe kule, czyli pączki z miodem. I jest lis, ulej, miodowe kule i Ludmila Woskaja wykonała tą animację, kredyty i super. I no czekamy co dalej. Na wystawę, jak pojedziecie, to tam działa. Tam na monitorze działa, nie zacina się, można obejrzeć. A po co to zostało zrobione? Będzie, mamy nadzieję, że będzie teraz Ludmiła pielgrzymować od studia do studia, a może w pierwszym się zatrzyma, bo tam powiedzą, bierzemy to i będzie po prostu pitchować ten projekt. Będzie chciała zachęcić przy wsparciu naszego wydawcy Szymona Holzmana, zachęcić studia animacji, żeby weszły w taki projekt, czyli zanimowanie Misia Zbysia. Więc jak za tydzień pójdziecie głosować, to nie bierzcie kart do referendum, tylko możecie przy okazji komisji powiedzieć, że jakby co, to wy jesteście za tym, żeby powstała animacja o Misiu Zbysiu. I oni tam... Jest taki przepis, że oni muszą to zapisać po prostu. I później to będzie ogłoszone w poniedziałek, czy jest, czy nie. Bo ty gadał takie dzisiaj. Czy ja mogę w ogóle podpytać o tych nieustraszonych łowców strachu? Jasne. Tak? Nie, no bo chciałem, bo tutaj mamy jakby trochę podobne założenie, mamy parę bohaterów, którzy też w jakiś tam sposób rozwiązują śledztwa, tylko bardziej takie a la Scooby-Doo, więc chciałem spytać, czy na przykład czemu coś takiego nie powstało na przykład jako spin-off Misia Zbysia, właśnie taki, że na przykład każdy zeszyt spin-offu byłby w jakiejś innej takiej estetyce gatunkowej. Coś takiego. W sensie, wiesz, no bo fajnie, bo to jest super, mamy innych bohaterów, inną serię i tak dalej. Natomiast są tam jakieś podobieństwa między tymi seriami, nie? I jakoś tak... Podobieństwa są naturalne, natomiast nie wiem, ileś pomysłów na takie historie bardziej z dreszczykiem i to do Misia Zbysia nie pasowało mi. A żal też było jakby tych pomysłów, więc stąd osobna seria, gdzie można się w takie strachy bardziej pobawić. Ona jest, Nieustraszeni Łowcy Strachów są dla trochę starszych czytelników już, tak bym powiedział, 7+. Także nawet starsi to czytają.
Trochę inny też rodzaj żartów. Jest no, dojrzalsza nieco seria niż Miss Byś. Dlatego jest osobna. A ja, żeby się już nie dzielić kasą z Tomkiem, postanowiłem, że sam to będę kolorował. Mówiłem, dosyć tego. Ale nie, tak naprawdę to myślałem, no nawet nie pytałem Tomka, czy chciałby kolejną serię rysowaną przeze mnie kolorować, bo podejrzewam, że jakoś założyłem, że i tak by odmówił, że daj spokój, ja też rysuję, ja mam swoje projekty. Nie będę marnował życia na kolorowanie tylko twoich rysunków, więc tak założyłem, może niesłusznie, nie wiem, chyba nie chcę wiedzieć, czy słusznie, czy nie. Natomiast też chciałem trochę się w to kolorowanie pobawić, bo kolorowanie jest super, tylko jest też czasochłonne. Jest to jakby ten podział pracy, który mamy w Misiu Zbysiu, poza tym, że Tomek wnosi ekstra jakość, jeśli chodzi o kolory, bo jest w moim odczuciu przemistrzem, jeśli o to chodzi. On to tak tutaj opowiedział skromnie i trochę nieprawdziwie sobie zażartował, że to jest tylko tam zalanie wiaderkiem i sieknięcie jakichś filtrów, bo nie do końca tak to wygląda, jednak diabeł tkwi w szczegółach i Tomek jest w tych szczegółach świetny. Czasem sobie tak marudzimy we dwóch, że może czytelnicy nawet nie zawsze to zauważają, że tam są takie fajne rozwiązania kolorystyczne, patenciki, jakiś tutaj rasterek przytarty, jakiś fajny pomysł na cieniowanie. Tomek ma świetne wyczucie koloru, ja takiego nie mam, ale trochę się staram od niego uczyć i dlatego postanowiłem tak w tych łowcach strachów pójść jakby własną drogą. No i tak to wygląda. A czy seria jest podobna dosyć do Misia Zbysia, bo jest też dwóch bohaterów. Jest ten jeden, który jest taki bardziej dzielny, a drugi jest strachajło. Ale tak jak Maciej powiedział, chyba jest trochę dla starszych, no i ma ten klimat właśnie tego takiego, powiedzmy, horroru dla dzieci, nie? Czy tam opowieści grozy. Ale i tak jest to nic przy oryginalnych baśniach braci Grimm. Nie wiem, czy znacie. Ja teraz kupiłem z dwóch sióstr i to, co się tam dzieje, to jest... Chciałem jeszcze wrócić do takiego tematu, bo kilka lat temu zrobiliście taką ankietę, w której czytelnicy mogli wybierać, jaka kolejna przygoda spotka Misia Zbysia i to było bardzo fajne i też wydaje mi się, że coś takiego nietypowego jakby na naszym rynku, że właśnie oddaje się jakby decyzję czytelnikom i tam do wyboru były czy przygody piracka w kosmosie i poszukiwanie Mikołaja. I chciałem spytać, skąd wziął się w ogóle taki pomysł, żeby coś takiego przeprowadzić i też czy na przykład planujecie powtórkę? Prawda jest taka, że te wszystkie trzy historie były wymyślone. Także tak naprawdę chodziło wtedy o kolejność. Tutaj czytelnicy zdecydowali, jaki będzie następny. Tom wygrał kosmos. No i kosmos jest trzeci, piracka historia czwarta, a Mikołaj musiał trochę poczekać. A Mikołaj celował tak, żeby był na święta, tak, a się nie udało. Czekał kilka lat, aż w końcu będzie gdzieś tam w listopadzie, na początku grudnia, a wyszedł w czerwcu. Ale okazało się, że poszukiwanie Mikołaja odbywa się głównie pod wodą, więc to nawet trochę tak pasowało do klimatu wakacyjnego. Bo w wakacje dużo zażywamy kąpieli, prawda, w różnych akwenach wodnych. Więc oczywiście mieliśmy jakieś swoje kulawe wyjaśnienie, dlaczego w czerwcu, a nie w grudniu. To jeszcze ostatnie pytanie ode mnie, bo też chciałem oddać głos publiczności, a powoli zbliżamy się do końca. Tutaj przy okazji tej kolorowanki, Piotrze, wspominałeś o tym, że przerysowałeś kadry, które były już gotowe, też swoistym remake'iem Damy z pluszowym misiem jest Wielka Draka w szkockim zamczysku. I też, bo to też jest, tak wydaje mi się, takie robienie takich remake'ów u nas w polskim komiksowie też nieczęsto się zdarza. I też chciałem spytać właśnie, czy na przykład są jakieś elementy tych albumów wcześniejszych, które jakoś chcielibyście zmienić, zarówno pod względem właśnie rysunków, scenariusza i tak dalej. Ja bym przerysował co najmniej pierwsze trzy albumy i chętnie bym je na przykład zobaczył w kolorach Tomka.
Tylko no, jakby nie ma na to przestrzeni, bo cały czas Yeti są pomysły Yeti goni i kolejne jakby pomysły Maciej ma. I zawsze jest jakby jaki priorytet mają te nowe historie. Ale tak, jakby właśnie ta przygoda z remake'iem Damy z pluszowym misiem, która się przeobraziła w Wielką Drakę w Szklarskim Zamczysku, pokazała mi osobiście, kiedy mogłem tak spojrzeć z dystansu na swoje rysunki, że kurczę, jest progres i że teraz potrafię lepiej. Więc fajnie było też te pierwsze tomy przerysować lepiej. No ale nie wiem, czy to się wydarzy. To jest świetna zabawa generalnie dla rysownika, jakby takie poprawianie samego siebie. No tylko kurczę, czas, nie ma na to czasu. Tomek, a co ty byś powiedział, jakby ja bym chciał przerysować pierwsze trzy tomy i ty byś miał je pokolorować? Bardzo bym się cieszył, aczkolwiek no tutaj to musiałbym się zmierzyć z kolorami Norberta i właśnie nie wiem, jak miałbym do tego podejść, chcąc zachować ten charakter, a jednocześnie pokazać, że one są też nasze, w sensie moje i też jego, ale bardzo chętnie, oczywiście. Myślę, że tak już zupełnie serio to te kule można by było spróbować tam pocisnąć, bo kule są, że tak powiem, najbardziej chyba popularnym tomem. Tak, tak. On jakby... W zasadzie wraca co każdy tom nowy, to kule się, że tak powiem... Tak, jest taki, nie wiem czy Państwo wiedzą, może zdradzimy taką ciekawostkę, że pierwszy tom za chwilę będzie miał już czwarte wydanie. Czyli pokazuje nam to, że chyba tak działa seria komiksowa, że ten pierwszy tom zawsze się sprzedaje najlepiej. Mimo że tomów jest już 8, to cały czas ta jedynka schodzi najlepiej, sprzedaje się najlepiej. Więc faktycznie może to był dobry pomysł strzelić się w jakiś taki slot czasowy i tą jedynkę przerysować chociaż, i żeby piąte wydanie było już właśnie narysowane i pokolorowane na nowo. Tym bardziej, że tam bohaterowie wyglądają troszkę inaczej niż w kolejnych tomach, bo to jest też taki naturalny proces, który się odbywał jakby w moim rysowaniu, że no nie, w 2023 nie rysuję już tak jak w 2013, myślę, że rysuję lepiej, chociaż może ktoś by powiedział, że nie, że ten pierwszy tom narysowany te 10 lat temu wygląda lepiej niż ósmy. Z czym ja bym się nie zgodził, ale jakby daję prawo do posiadania takiej opinii, takiego zdania. I na przykład dzieciaki na różnych warsztatach jak bywam, to zwracają mi na to uwagę i pytają mnie, proszę pana, a dlaczego po prostu Mruk w pierwszym tomie wygląda inaczej niż we wszystkich pozostałych? Ma inne oczy, coś tam. Miś jest chudszy, później się robi grubszy. Ale to jak w życiu akurat, także to można wyjaśnić. Oczy też się mogą wyjaśnić, na przykład zrobić od różnych sytuacji. Więc ja nie wiem, co ten Borsuk Mruk między śledztwami wyprawia. Tego dowiemy się z Poczytaj mi Borsuku Mruku. No, także... Wszystko zaczęło się w liceum. Tak jest. Wszyscy wiemy, jak to w tym liceum bywa. Szalone czasy. Także tak, no to by było spoko, jakbyśmy zrobili remake jedynki. Tak, to nawet byłby, myślę, fajny taki żeby fajny... sprawdzić tylko, jak to na... Tak, jak to zagra. To, trochę czasu jeszcze jest na to, bo... teraz. Ja mam jeszcze trochę pożyć. Tak, tak, ale w sensie, że właśnie idzie do druku, tak, kolejne wydanie będzie tego pierwszego tomu, więc jakiś czas będzie na rynku. A jak się będzie kończyć, to wtedy można myśleć. A co do jakichś zmian w scenariuszach też pytałeś, to ja myślę, że nie. Tak. Wolałbym skupić się na tych kolejnych historiach. Tam jest tyle pomysłów, że spokojnie na następne 10 lat rysowania. Super. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać? Śmiało. Łukasz. Bardzo mi miło Panu widzieć tutaj. Pamiętam początki tej serii. Imponujące 10 lat za Wami. 8 tomów. Fantastyczne przygody. Mnóstwo fanów. Do tego jeszcze naprawdę imponująca wystawa na to 10-lecie. Ale mam takie jedno pytanie. Co z gadżetami? Na pewno młodsi, starsi, czytelnicy, fani Misza i Zbysia
bardzo chcieliby albo jakieś puzzle ułożyć, albo jakiś kubeczek, z którego mogliby kawkę sobie wypić, albo jakieś zabawki, jakieś popy. No nie wiem, co z tym segmentem? Jest cała lista, chyba przygotowana wczesną wiosną. Tego roku, tak. Szymon obiecał, że coś z tej listy będzie zrealizowane. Na dziesięciolecie miało być, więc pytanie, dlaczego nie ma jeszcze tych rzeczy, to do Szymona. Jest masa fajnych pomysłów. Też no, jedynie torba, tak. Jest torba, kolorowanka w ramach jakby tych gadżetów, bo kolorowanka jest prezentem na stoisku wydawcy. Nie jest sprzedawana. No, miały być inne rzeczy. Miały być też koszulki, naklejki, ale tak jakoś nie wiem. Co z tym? Ale rok jeszcze się nie kończy, jeszcze będą imprezy w tym roku, kolejne jakieś festiwale książki, więc może tam. Ja mogę zdradzić, tak trochę zakulisowo, trochę takiej prywaty tu wyciągnę. Panowie moi tutaj współpracownicy o tym jeszcze nie wiedzą, chciałem właśnie z nimi porozmawiać o tym, że moja kochana narzeczona Anna, która jest taką rzutką i przedsiębiorczą osobą, strasznie mi właśnie o ten temat ciśnie. I jako, że ona ostatnio ma trochę wolnego czasu, to powiedziała, że ona by się mogła tematem tych gadżetów zająć. Tylko ja teraz muszę tutaj się z chłopakami dogadać, zapytać ich, co oni na to. I być może się coś zadzieje w tym temacie. Ja nie obiecuję, bo Ania jest super i jeśli się czegoś podejmie, to na pewno zrobi to ekstra, ale na razie temat jest jakby raczkujący, kiełkujący, są jakieś pomysły, może wykorzystalibyśmy te pomysły spisane, które przekazał Maciej Szymonowi i może się coś pojawi. A państwo czekacie na takie gadżety? Kto czeka? Co byście chcieli? Co byś chciał? Maskotkę. Naklejki. Ja to wszystko notuję. I jest to nagrywane tutaj przez operatora, tak? Koszulki, no właśnie. Co w takim... Co to jest? Tu powinien być mi zbyć, no. Artbooka. Artbooka poprosimy. O, artbook, też ciekawy pomysł, chociaż nie wiem, czy są jakieś takie arty do artbooka, kurczę, bo tylko komiks. Na pewno są jakieś backstage'e i cała historia. Niewiele. Ja jakoś cisnę od razu komiks po prostu i nie ma za dużo tego... Jest mało tego, mało. Opublikowałem na naszym Facebooku pierwszy ever rysunek Misia Zbysia, taki długopisem zrobiony i podsłucham ruka i tam wyglądają totalnie inaczej, tak trochę creepy, ale później ich jakby złagodziłem ten wygląd. Także tak, temat gadżetów. Panie Łukasz kochany, jest to na tapecie, dzieją się rzeczy, są pomysły, musimy tutaj się naradzić po prostu w gronie autorów i kto wie, może już na gwiazdkę będzie można założyć ciepłe skarpety na jednej nodze Borsuk Mruk, na drugiej Miś Zbyś. To by było, nie? Bardzo mnie to cieszy. Rękawiczki. Dziękuję. Rękawiczki. O. Ktoś coś jeszcze? Ostatnie minuty, śmiało. Może jakiś młodszy czytelnik z całym szacunkiem do Łukasza. Nie, młodszy. Jest. Państwo. Czy rozważacie, żeby to jakiś przyszły przygód spin-offowy, włączyć sobie bohaterki detektywki, z którymi zaczynamy, czy masz taki głos czytelniczek, żeby jakby im postać, czy nie jest to problem trochę? Ja od razu powiem, że jakby może nie jest to na zasadzie takich parytetów, że jest 50-50, ale w czwartym tomie jest bohaterka Lupa, Wilczyca, i odgrywa dosyć ważną rolę w tej części. W Czemu pani się uparła, żeby spotkać dinozaura, jest policjantka właśnie, taka detektywka, można też powiedzieć.
Szpic. No i właśnie tak Tomek nawet sugerował, że to są też dobre postaci do spin-offów. Także no ja to jestem jak najbardziej za. Ja też się strasznie w ogóle cieszę z tego, że jest ten spin-off, bo czuję, że w ogóle to pęcznieje, całe to uniwersum i jesteśmy na dobrej drodze, żeby zawojować po prostu ten rynek i naprawdę przebić się do jeszcze szerszej świadomości czytelników. Jeszcze jakby powstała ta animacja, to już wtedy to w ogóle, no. Wyobraźcie sobie, co by się działo. No, szał. Super. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za to pytanie. I za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.